Karolcia, autor Maria Kruger. Kim jest Karolcia? To ciekawa świata dziewczynka w wieku 8 lat i 8 miesięcy. Jest dość niska, ma jasne włosy związane w kitkę, ładną wstążką i grzywkę, okrągła buzia i wystająca bródka oraz duże, okrągłe, zielonkawe oczy są jej cechami charakterystycznymi. Jest też jedynaczką, co oznacza, że nie ma rodzeństwa, a jedynie rodziców i grubiutką ciotką Agatę, która wciąż się martwi, że rodzinka za mało je. W dniu, kiedy Karolcię spotykamy, jej tata przychodzi do domu z niezwykłą wiadomością. Otóż rodzinę dziewczynki czeka przeprowadzka do pięknego mieszkania z balkonem. Kolejne dni upływają na pakowaniu i sortowaniu rzeczy. W trakcie porządkowania mieszkania Karolcia odnajduje w szparze podłogi, gdzie stał dawniej kredens, błękitny podłużny koralik. Narażając się na gniew ciotki, Karolcia nieco opóźnia wyjazd z domu, starając się za wszelką cenę wydostać koralik i zabiera go ostatecznie ze sobą. W czasie podróży taksówką przez zakorkowane miasto zaczynają dziać się dziwne rzeczy. Po wypowiedzeniu na głos przez dziewczynkę pragnienia, aby pofrunąć na ulicę Kwiatową, może nie spełnia się. Bohaterka postanawia odwiedzić mijany wielki dom towarowy, a kierowca zgadza się. Taksówka parkuje w powietrzu i Karolcia wraz z ciotką Agatą udają się na zwiedzanie rozmaitych działów. Karolcia w szczególności chce zobaczyć pokoik dla lalki, zaś ciotka pragnie zakupić kapelusz z prawdziwymi fiołkami. Jednak kiedy Karolcia zatrzymuje się przy stolisku z zabawkami, jedna ze sprzedawczyń wydaje się być wyjątkowo napastliwa. Chce sprzedać dziewczynce lalkę, mimo iż Karolcia nie ma pieniędzy. Jednak ekspedientka nie zraża się i proponuje Karolcie wymianę. Lalkę w zamian za jej niebieski koralik. Okazuje się, że to zła czarownica Filomena, która zresztą jeszcze nie raz dziewczynka spotka. Dzięki szybkiej reakcji taksówkarza wszystkim udaje się uciec i bezpiecznie dolecieć do nowego domu. Nowe mieszkanie mieści się na osiedlu, na którym nie brakuje dzieci. Karolcia zaprzyjaźnia się z kilkorkiem, zwłaszcza z najbliższymi sąsiadami. Piotrem mieszkającym na drugim piętrze nad Karolcią, Leszkiem również z drugiego piętra, mającego młodszą siostrzyczkę, nieco starszą Dorotę z sąsiedniego bloku i Agasią w wieku Karolci. Do grona jej wrogów dołączają natomiast niegrzecznie przezywający dziewczynkę bracia, Waldek i Robert. Przeprowadzka to nie koniec zmian w życiu Karolci. Otóż do jej rodziny dołącza nieduży szary kotek z białą mordką. Kotek ma na imię Gracja i jest jeszcze kocim dzieckiem. Wiadomo, że dzieci w czasie deszczu się nudzą. Nadszedł właśnie jeden z takich deszczowych dni, w czasie których na świecie jest bardzo nieprzyjemnie. A tu okazało się, że w domu zabrakło bułek. Ich przenoszenie to obowiązek Karolci, więc choć niechętnie dziewczynka wychodzi na deszcz, szybko wraca jednak do domu, rezygnując nawet z oglądania wystaw, co bardzo lubi. Oddając cioci resztę z zakupów, wyciąga z kieszeni płaszcza niebieski koralik, o którym zupełnie zapomniała. Postanawia go umyć i tym sposobem odkrywa jego niezwykłą właściwość. Otóż, kiedy koralik jest mokry, potrafi mówić, a na dodatek zmienia się w mydlaną bańkę. Koralik zdradza Karolci pewien sekret. Otóż jest gotów spełnić wszystkie życzenia dziewczynki, a właściwie każdego, kto trzyma go w dłoni. Pierwszym życzeniem była prośba o zniknięcie nielubianej owsianki z talerza. Niestety dziewczynka była potem głodna przez kilka godzin. Potem bohaterka poprosiła o to, żeby ciotka Agata nie musiała jechać w deszczu po kurę na obiad, a w kuchni pojawiła się żywa kura. Jednak mama wcale nie była zadowolona, więc dziewczynka poprosiła koralik, by kura zniknęła. Na koniec Karolcia nierozważnie wypowiedziała życzenie, że chce już być dorosła, by pomagać we wszystkim mamie. W gmieniu oka zmieniła się w kobietę, czym wystraszyła mamę. Ta, przekonana, że w ich domu znalazła się obca kobieta, wyprosiła dorosłą Karolcię z mieszkania. Nie poznali jej również przyjaciele, Dorotka i Agasia, a także ciotka Agata. Całe szczęście jednak, że udało jej się ponownie dostać do mieszkania i odszukać koralik, a następnie poprosić go o to, by znów była małą dziewczynką. By nie zgubić koralika, zawija go w chusteczkę do nosa. Wieczorem ma miejsce jeszcze jedna nieprawdopodobna rzecz. Nie dość, że ciotka myśli, że to guziczek, bierze koralik do ręki i wypowiada życzenie, że chciałby mieć na nosie okulary i jeszcze dodaje, że ma ochotę na ciastko z kremem. A nawet na całą tacę ciastek. Dom natychmiast wypełnia się ciastkami z kremem, których wciąż przybywa. Jak na zawołanie w domu zjawia się też mnóstwo gości, w tym niestety również Filomena.
Całe szczęście, że Karolcia w ostatniej chwili udaje się ją rozpoznać, inaczej ciocia oddałaby jej niebieski koralik. Dziewczynka jednak natychmiast wypowiada życzenie, by goście, Filomena i ciastka zniknęły, zaś ciotka zapomniała o wszystkim i tak właśnie się dzieje. Następnego dnia Karolcia zapewniła mamie komfortową podróż do pracy. Wsiadła jako pierwsza do pięknego czerwonego autobusu, który przyjechał zaraz po tym, jak tłum wypchnął mamę z poprzedniego. Dziewczynka dała też nauczkę chuliganowi na przystanku, który odepchnął starszą panią. Spłynęła nagle ze swojego mieszkania na ulicę i zdzieliła go piąską w nos. Świadkiem tego zdarzenia był jej przyjaciel Piotrek. Podzieliła się zatem z nim tajemnicą koralika. Dzieci spełniały swoje największe marzenia. Stały się niewidzialne. Po kilku żartach zrobionych ciotce Agacie oraz sąsiadce pani Kowalskiej, a także Waldkowi, którego popchnęli tak, że aż się przewrócił, niewidzialne wciąż dzieci lecą do wielkiego centrum handlowego, ratując po drodze chłopca wychylającego się przez okno, rozmawiając z gawronami i zjadając po porcji lodów w kawiarni. W domu handlowym panował okropny tłok i dzieci bały się, że ludzie ich zgniotą. Zatrzymały się najpierw przy stoisku, gdzie było mniej ludzi, czyli w dziale z butami. Tam dali nauczkę nieuprzejmej sprzedawczyni, którą wystraszyli tańczącymi butami i żądaniem, by sprzedająca była grzeczna dla kupujących. Karolcia i Piotrek chcieli się dostać do działu z zabawkami, ale żeby tam się dostać, musieli minąć jeszcze kilka stoisk. Na chwilę zatrzymali się przy stoisku z szalami i chusteczkami, gdzie dali nauczkę złodziejaszkowi, wyciągnęli z jego kieszeni na oczach tłumu skradziony szalik. Kiedy w końcu dotarli do zabawek, Karolcia zachwyciła się lalkami i zaczęła się bawić jedną z nich. Niestety dziewczynka była niewidzialna, więc wyglądało to tak, jakby zabawka ożyła. Ludzie zaczęli krzyczeć, że taką chcą kupić, chodzącą lalkę, a na koniec zaczęli ją gonić. W końcu dzieci odstawiły lalkę na półkę, zaś Piotrek zajął miejsce za kierownicą samochodu, znów wzbudzając sensację zabawką, która sama jeździ. Ostatecznie, żeby się spokojnie pobawić, dzieci odwiedziły drewniany domek baby Jagi, który wyglądał jak prawdziwy domek z piernika. Domek otaczał mały kartonowy ogródek i Karolcia bardzo żałowała, że te wszystkie pysznośnie rosnące na drzewach czy zdobiące domek nie są prawdziwe. Koralik spełnił jej życzenie i już wkrótce dzieci bawiły się z ożywionym kotem. Z domku zaś wyszła baba Jaga, która z uśmiechem zaprosiła dzieci do środka. Poczęstowała ich pysznymi, świeżo upieczonymi pierniczkami, a nawet pozwoliła im częstować inne dzieci ciasteczkami, czyniąc Karolcie i Piotrka znów widzialnymi. Jak się okazało, piernikowe serduszka miały magiczne właściwości. Każdy, kto je zjadł, stawał się lepszy. Niestety pojawiła się także Filomena, więc Karolcia i Piotrek znów musieli stać się niewidzialni i uciekać przed złą czarownicą. Żeby ratować koralik, dziewczynka włożyła go do kieszeni płaszcza mamy, która akurat robiła w domu towarowym zakupy. Mama niestety znalazła koralik i nawet zastanawiała się w domu, czy ma on jakąś właściwość, ale Karolcia porwała go z jej dłoni, inaczej nie stałaby się znów widzialna. Po tych wszystkich wydarzeniach Karolcia zauważyła, że z koralikiem dzieje się coś niedobrego. Zaczął bletnąć. Zaczęła nad nim płakać, a spadająca na koralik łza umożliwiła mu mówienie. Wówczas koralik zdradził Karolci, że każde życzenie, które spełnia, osłabia go tak, że traci kolor. Zatem wkrótce nie będzie mógł spełniać życzeń, bo stanie się bezbarwny. Karolcia i Piotr niezmiernie się tym faktem zmartwili i postanowili porozmawiać o koraliku spokojnie w ogrodzie. Wspólnie postanowili na razie o nic koralika nie prosić i zrobić od tego wyjątek tylko w przypadku ważnej rzeczy. Po takim ustaleniu dzieci wybrały się na pobliski plac zabaw. Okazało się, że być może bawią się na jego terenie ostatni raz. Po decyzji prezydenta miasta ogród ma być zamknięty od 15 lipca, zaś na jego miejsce ma być postawiona wielka restauracja. Obecne nad placu zabaw mamy zaczęły pochlipywać, a dziewczynki głośno płakać. Nawet staruszek, który przyszedł z wnuczkiem, udawał, że ma kaszel, żeby nie pokazać, jak bardzo to przeżywa. Karolcia i Piotrek postanawiają działać i nie dopuścić do zamknięcia ogrodu. Układają zatem plan działania, który obejmuje rozmowę z samym prezydentem miasta. Dzieci postanowiły bowiem przekonać go, aby nie zamykał ogrodu. Jadą zatem autobusem na stary rynek do ratusza. Niestety stojący przy bramie strażnik miejski nie chce ich wpuścić. Postanawiają zatem wykorzystać koralik, żeby stać się niewidzialnymi. Pokonują w ten sposób bez problemu bramę wejściową. Niestety na podwórku Paweł traci głowę, widząc służbowe samochody i jeden czerwony postanawia odpalić. Później jest zły na samego siebie, że stracił przez niego tyle czasu i ruszają dalej na poszukiwanie prezydenta.
W dotarciu do gabinetu pomagają im kamienne lwy, które nagle ożywają i okazują się być całkiem miłe. Dzieci wsiadają na ich grzbiety i pędzą przez korytarze ratusza, budząc przerażenie mijających ludzi. Przez przypadek trafiają jednak nie do gabinetu prezydenta, ale do Muzeum Miejskiego. Ostatecznie jednak lwy odnajdują właściwą drogę. Tyle tylko, że w gabinecie prezydenta zasiadła Filomena, która była sekretarką włodarza. Widząc kamienne lwy, od razu domyśliła się, że dzieci muszą być w pobliżu i rozpoczęła pogoń dookoła biurka. Na tę scenę wszedł miły starszy pan, jak się okazało, sam prezydent miasta, który upomniał Filomenę za zachowanie i odesłał ją z gabinetu. Teraz nareszcie pojawia się okazja, żeby porozmawiać z gospodarzem miasta. Dzieci znów stają się widzialne, a częstując pana prezydenta czekoladowymi serduszkami na śniadanie, opowiadają mu, z czym do niego przychodzą. Później spełniają marzenie pana prezydenta o niewidzialności, bowiem inaczej nie mogliby się wydostać z gabinetu bez ściągania na siebie zainteresowania Filomeny. Wspólnie wybierają się do ogrodu, choć sama podróż jest pełna przygód. Jako że są niewidzialni, przechodnie są przekonani, że czerwone auto, do którego wsiedli, jeździ samo. Na dodatek na wyprawę z nimi wyruszyły również lwy, które same w sobie budzą w samochodzie niemałą sensację. Na dodatek zaczyna ich gonić Filomena ze strażnikami miejskimi, którzy łapią lwy i zamierzają je oddać do zoo. Teraz dzieci muszą już zrealizować dwie misje, nie tylko ocalić ogród, ale również wyciągnąć lwy z zoo. Wspólnie z prezydentem miasta udają się do ogrodu zoologicznego, gdzie przy pomocy wielbłądów, słoni, które ściągają na siebie uwagę wszystkich, i fok, z których jedna zaczęła nawet fikać koziołki w wodzie, udaje im się uratować lwy. Przy okazji dostaje się również Filomenie, która została zaatakowana przez małpki kapucynki. Zwierzęta doskonale wiedziały bowiem, kim jest Filomena, i postanowiły pomóc lwom i dzieciom, zamykają czarownicę w klatce. Piotrek natomiast umieszcza informację na klatce: dziwną zwierzę, przez ży z kropką. Chłopiec zauważa błąd, ale nie ma już czasu na korektę, bowiem zaczynają wyć syreny, zatem bohaterowie muszą uciekać. W ostatniej chwili wszyscy zdążyli do ogrodu, który urzędnicy właśnie zamykają na klucz. Cała trójka znów stała się widzialna, a prezydent wzbudza zainteresowanie okolicznych mieszkańców. Wszyscy są zachwyceni, że sam włodarz miasta przybywa, by ratować ogród. Prezydent odsyła urzędnika, informując, że wyda w tej sprawie odpowiednie zarządzenie na piśmie, ale ogród ma pozostać otwarty. Sam pan prezydent zresztą doskonale w nim się bawił, jeżdżąc na różnych karuzelach. Zaś lwy z ratusza, którym znudziło się już być kamiennymi, pozostały na karuzeli jako drewniane elementy. Na pożegnanie prezydent pozostawił dzieciom swój czerwony samochód, który po chwili stał się zupełnie mały, zmienił się w zabawkę. Prezydent zaś wrócił do pracy autobusem. Po tych wszystkich przygodach Koralik stał się już prawie przezroczysty i mógł spełnić tylko jedno życzenie. Karolcia jest przerażona, bo wie, że jedno nieostrożnie wypowiedziane życzenie może pozbawić Koralik mocy. W końcu po rozmowie z Piotrem dziewczynka prosi Koralik o spełnienie po jednym marzeniu wszystkich mieszkańców ulicy Kwiatowej. Zaczynają dziać się niesamowite rzeczy. Leszek przemyka na swoim nowym rowerze, który sobie wymarzył. Ciotka Agata otrzymuje swój upragniony kapelusz z kwiatami. Pani Leśniewska znów może biegać, nie odczuwając traumatycznych dolegliwości. Zaś pan Grzybek, pracownik poczty grający wieczorami na skrzypcach, zdobywa sławę. Zaś do Piotra przychodzą Indianie, dzielni wojownicy ze szczepu Delawerów. Spotkanie z nimi było bowiem marzeniem chłopca. Karolcia jest przeszczęśliwa. Niestety Koralik po spełnieniu jej ostatniego marzenia znika. A może teraz ty znajdziesz błękitny koralik?